Tak się, kochani, składa, że dzisiaj, 6 dnia sierpnia, obchodzimy w Kościele Święto Przemienienia Pańskiego. Pokrywa się ono z niedzielą, ale ponieważ święta pańskie w liturgii są mocniejsze niż niedziele zwykłe, dlatego przeżywamy z Kościołem całym, powszechnym, właśnie to święto Przemienienia Pańskiego, kiedy Pan Jezus na górze Tabor wobec uczniów się przemienił. Pięknie nam to relacjonuje ewangelista Mateusz. Wsłuchajmy się w słowa tej Ewangelii, żebyśmy mogli ją sobie dzisiaj pięknie rozważyć. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana, zaprowadził ich na górę wysoką osobno i tam się przemienił wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, a odzienie stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy się podnieśli, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. To jest piękna Ewangelia, która mówi o niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce na górze Tabor, kiedy Pan Jezus wobec swoich najbliższych wybranych uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, przemienia się i pokazuje chwałę swojego zmartwychwstania, chwałę swojego bóstwa. Święty Mateusz pisze, że jego twarz zajaśniała jak światło, a jego oblicze stało się jasne i szaty jaśniały światłem dnia. To niezwykłe. Uczniowie na co dzień zwykłego nauczyciela zobaczyli w blasku swojej chwały, w blasku majestatu Boga. On pokazał się im jako ten, który jest najwyższym prawodawcą i prorokiem Izraela, jako ten, który jest wypełnieniem wszystkich proroctw. Nie bez kozery i przypadku koło Jezusa w pewnym momencie tego widzenia na górze Tabor pojawiają się Mojżesz i Eliasz. Mojżesz jest największym prawodawcą Izraela, jest tym, który wyprowadził naród z niewoli i który nadał mu prawo. A Eliasz jest uważany przez Żydów za największego z proroków, za tego, który czynił największe cuda i był największym cudotwórcą i rozprawiał się z bogami ludzi niewierzących, z bogami bałwochwalców. To przemienienie ma nam pokazać Jezusa, który jest właśnie między Mojżeszem i Eliaszem, czyli który jest wypełnieniem wszystkich proroctw i który jest sam prawem Izraela, bo przynosi nowe prawo miłości. Jezus objawia się tam jako Bóg i człowiek, jako ten, który jest pełen chwały i majestatu, żeby uczniom dać siłę do przezwyciężania godziny krzyża. Właśnie po to, bo w drodze do Jerozolimy Pan Jezus się im ukazał na górze Tabor, żeby oni wtedy w tej Jerozolimie, kiedy już będą patrzeć na górze Golgoty, na Niego ukrzyżowanego, pozbawionego w ogóle jakiejkolwiek chwały, wyszydzonego, opuszczonego, zruzgotanego przez ludzi, wykpionego, poczytanego za nic, żeby pamiętali o tym widzeniu na Taborze. Żeby widzieli, że to jest ten sam Jezus. Golgota łączy się z Taborem. Golgota pokazuje Jezusa odartego z chwały, Jezusa pozbawionego majestatu, Jezusa wyszydzonego, odrzuconego. A Tabor pokazuje Jezusa pełnego majestatu. I Piotr wpada na genialny pomysł na tym Taborze. Jest niedaleko po święcie namiotów. Przeżywa ciągle jeszcze to święto w sobie i dlatego pewnie przychodzi mu do głowy ten pomysł, żeby Jezusowi zaproponować rozstawienie namiotów. 3 namiotów, jednego dla Eliasza, drugiego dla Mojżesza, trzeciego dla Jezusa. To rozstawienie namiotów jest tak symbolicznie rozumiane często jako taka próba Piotra do zachowania tego widzenia. Ja tak już wam mówiłem już to w Wielkim Poście, tę Ewangelię też czytamy, że Piotr tak jakoś bardzo szczególnie chciał takiego Jezusa właśnie pełnego chwały, że on chciał przy takim Jezusie być, że jemu się taki Jezus podobał, że on przy takim Jezusie czuł się pewnie, dlatego chciał go jakby przez te rozstawienie namiotów zatrzymać przy sobie, a razem z nim Mojżesza i Eliasza. Bo może Piotr wtedy sobie myślał, że coś przy nich będzie więcej znaczył, że on będzie kimś wtedy wyjątkowym, kimś niesamowitym, że przy Jezusie zrobi swoją jakąś życiową karierę. Nie wiemy, jakie uczucia towarzyszyły Piotrowi, kiedy do końca mówił, chociaż nie wiedział pewnie co, składał tę propozycję o rozstawieniu namiotów. Niemniej jednak jest jeszcze jedna rzecz w tej Ewangelii bardzo ciekawa. To ten obłok, który się okazuje im i który jest takim symbolem wielkiej tajemnicy w Biblii. Obłok jest symbolem tajemnicy Boga,
Jego obecności, Jego chwały. Przy tym widzeniu ukazuje się chwała Pana Jezusa, ale i chwała Boża, a z tego obłoku odzywa się głos: to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Jego słuchajcie zawsze. Pan Jezus chce przez to powiedzieć dzisiejszej Ewangelii nam wszystkim, że On jest umiłowanym Synem Ojca i że jest otoczony chwałą przez Ojca i że mamy Go po prostu słuchać. Bo On przyszedł po to, żeby nam powiedzieć od Boga prawdę i o Bogu. Dzisiaj w to święto przemienienia Pańskiego mamy nie tylko zachwycać się Panem Jezusem przemienionym, ale mamy nabrać jak uczniowie siły do tego, żeby znosić te nasze golgoty, te nasze chwile słabości, cierpienia, kiedy tej chwały Bożej w ogóle nie dostrzegamy i kiedy wydaje nam się, że wszystko jest przegrane i że tak naprawdę wszystko zmierza ku złamu. Że w tych momentach doświadczeń Pan Jezus jest blisko nas, chociaż tej chwały po ludzku, ludzkim okiem nie widać, to ona jest ciągle obecna, to ona ciągle nam towarzyszy. Jest jeszcze jedna rzecz tej Ewangelii bardzo piękna, o której mówi dzisiaj święty Mateusz. To jest ten fragment, kiedy Pan Jezus mówi o takiej tajemnicy, o tym, żeby się nie bali, ale potem, gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Pan Jezus chce, żeby uczniowie zachowali taką tajemnicę, taki mesjański sekret, żeby nie mówili o tym nikomu, że to jest jakby takie widzenie tylko dla nich, że to ma być takie coś, co mają zachować dla siebie, zostawić to w swoim ukryciu serca. Myślę, że właśnie ta Ewangelia o przemienieniu, całe to święto podpowiada nam taką prawdę, że my się też mamy przemieniać, ale przemieniamy najbardziej się wtedy, kiedy nikt nie widzi. Tu nie chodzi o to, żebyśmy nagle zmienili się zewnętrznie, ale właśnie w środku, a tego nie widać. To ma być takim naszym sekretem mesjańskim, takim naszym sekretem, który dzielimy razem z Panem Jezusem. Mamy widzieć chwałę, ale niekoniecznie ją pokazywać wszystkim. Mamy zmieniać się wewnętrznie, a nie robić coś na pozór, coś tylko zewnętrznie. I to jest bardzo ważne. To święto przemienienia przypomina nam także jeszcze jedną prawdę, że my się też mamy przemieniać, że mamy ciągle stawać się lepsi, że mamy ciągle dbać o to, żebyśmy byli ludźmi piękniejszymi, o piękniejszych wartościach, żeby te nasze oblicza też zajaśniały chwałą Bożą, dlatego że będziemy przebóstwieni. Pan Jezus pokazuje nam także w tym przemienieniu to, czym my będziemy, do czego my zmierzamy w swojej pielgrzymce wiary. Zmierzamy do taboru. Nie chodzi o tą górę w Jerozolimie, czy obok Jerozolimy, ale chodzi o to miejsce naszego wiecznego zbawienia. My będziemy też przemienieni. To jest chwała z Chrystusa Zmartwychwstałego. W tej Ewangelii Chrystus objawia się jako ten, który jest przemieniony. Nas też Pan Bóg przemieni swoją mocą i będziemy jaśnieli chwałą Bożą jak Chrystus. To jest też Ewangelia pełna nadziei dla nas, że kiedyś te wszystkie nasze cierpienia, smutki, te nasze życiowe golgoty się przemienią w tabory, że czeka na nas chwała, radość, wieczne szczęście w domu Boga Ojca. No i z tym Was zostawiam też dzisiaj, kochani, żebyście pamiętali o tym, że kiedy przychodzi krzyż i Golgota, będzie i zmartwychwstanie, będzie i chwała taboru, będzie i chwała radości. I tego Wam życzę, żebyście z tą nadzieją żyli każdego dnia. Szczęść Boże!